redakcja kontakt z autorem. Nie będę zdradzał tych nazwisk pasterzy, którzy mi mówią, że Polska to jest wyspa, wyspa wiary. Wyspa w tym świecie, który jest tak mocno liberalno-libertyński. Tak mocno widzimy to, powiedział o Rydzyk. O dr Tadeusz Rydzyk CSSR, są tacy pasterze, którzy mówią, proszę ojca, Polska to jest wyspa, wyspa wiary, wyspa w tym świecie, który jest tak mocno liberalno-libertyński 26 lat RM. O dr Tadeusz Rydzyk CSSR, nieśmy Ewangelię wszystkim, wszędzie. Mogą to robić chorzy, słabi, modlitwą, zatelefonowianiem. Mogą to robić sąsiedzi, daj dobrą książkę dziecku, uśmiechnij się do tych, którzy może są zagubieni 26 lat RM. 26 lat Radia Maryja, to nie tylko radio, bo co mi z tych aparatów, jak ludzi nie będzie. Dodał o Rydzyk. Duchowny przytoczył też słowa, które padły podczas jednego z jego spotkań z papieżem Janem Pawłem II. Będzie normalnie, jeżeli będzie tyle procent mediów polskich w Polsce, ile procent jest Polaków, będzie normalnie, jeżeli będzie tyle procent mediów katolickich, ile procent katolików. Powiedział dyrektor rozgłośni. Okolicznościowe listy wystosowali przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło, oraz prezes partii rządzącej, Jarosław Kaczyński. Mam nadzieję, że Radiu Maryja przybędzie narzędzi pracy ewangelizacyjnej i formacyjnej oraz instrumentów służących krzewieniu prawdy. Napisał w liście do uczestników obchodów prezes Prawa i Sprawiedliwości. List odczytał szef MSWiA, Mariusz Błaszczak. List prezesa PiS.org.pl Jarosława Kaczyńskiego skierowany do rodziny Radio Maryja czyta Minut. M. Błaszczak 26 lat RM pic.twitter.com /AW/Division/3 L. Jarosław Kaczyński docenił także rolę o Tadeusza Rydzyka, mówiąc, że jego zdumiewająca wyobraźnia, twórcza myśl oraz niespotykana moc ducha generująca niewyczerpane siły witalne pozwoliły na stworzenie enihilo tyluż jakże ważnych dla naszego bytu religijnego i narodowego instytucji. W liście odczytanym przez Beatę Kempę, premier Beata Szydło napisała, że od 26 lat Radio Maryja prowadzi ofiarną misję ewangelizacyjną. Przypomina, że Polska jest krajem głębokich tradycji chrześcijańskich. Jest przykładem służby człowiekowi w prawdzie, uczy wzajemnej miłości i szacunku. Napisała szefowa polskiego rządu. Kempa Beata odczytuje list premier Beata Szydło premier RP wcześniej Kwiatkowski znak podkreślenia a odczytał słowa prezydenta Andrzej Duda. W każdym przesłaniu podziękowania dla całej rodziny Radio Maryja 26 lat rmpic.twitter.com /P8U105C7U9U Kwintal. Beata Szydło w liście na 26 lat RM, Radio Maryja to katolicki głos w polskich domach. Musimy pamiętać, że jest to także głos niepodległościowy, głos zatroskany o wspólne dobro narodowe. Radio Maryja to katolicki głos w polskich domach. Musimy pamiętać, że to także głos niepodległościowy, głos zatroskany o wspólne, narodowe dobro. Ta rozgłośnia łączy, jak żadne inne medium, Polaków na całym świecie. Włącza nas też w światową społeczność katolicką. Radio Maryja formuje przekonania, kształtuje fundamentalne wartości, przyznając im należne miejsce w naszym życiu społecznym, rodzinnym i osobistym. Wskazała Beata Szydło.